No, oczywiście, że zdarzają się zabawne sytuacje, no wiesz, no taka jest praca z ludźmi. Słuchaj, ja pamiętam, miałem taki przypadek, gdzie obsługiwałem panią przy okienku, coś tam chciała, nieważne co. No i wchodzi nagle do mnie dwóch pijanych facetów, takich wiesz, takich konkretnie już przymroczonych, totalnie zalanych. W ogóle do mnie wtedy do lombardu wchodziło się po trzech takich wysokich stopniach, to było trochę wysoko, nie? Lato, drzwi otwarte. No i wyobraź sobie, ci zmęczeni, ja tą panią obsługuję, nie? No to już trochę trwa, tamci zniecierpliwieni, zmęczeni. No i jeden postanowił się oprzeć o te drzwi, ale drzwi były otwarte. No i chcąc się oprzeć, wypadł z tego lombardu, rozumiesz, z tej wysokości pierdzielną na chodnik. To pijany, zaraz dostał jakiegoś bezdechu. Padaczek, cholera wie czego, jakieś drgawki. Policja, karetka, zamieszanie totalne. Pani to w ogóle była w takim absurdalnym szoku, że ja już jej nigdy więcej nie zobaczyłem. No mówić, no totalna akcja.